Cześć, jestem Klaudia Takanowno i już witam Was w szybkich odpowiedziach. Napisz równania reakcji kondensacji zachodzących w mieszaninie fenyloalaniny i glicyny. Nazwij otrzymane dipeptydy. W każdym z dipeptydów zaznacz aminokwas N końcowy i C końcowy. No to tak, bardzo ważne jest to, że nie wiadomo, jak to ma być uszeregowane, więc musimy zrobić tutaj dwie opcje. I zaczniemy sobie od pierwszej, tam gdzie mamy po prostu fenyloalaninę jako pierwszą. No to opcja pierwsza. Jakby była alanina, no to wyglądałoby to tak. Natomiast fenyloalanina, to tutaj mamy pierścień przyczepiony w tym miejscu. Czy to tak, czy to z kółeczkami. No i mamy fenyloalaninę i glicynę, czyli pierwszy aminokwas. Tutaj może ja Wam to będę tak zapisywać. Po połączeniu tego powstaje nam woda. Czyli musimy sobie tutaj to zaznaczyć, że mamy H2N. To jeszcze tutaj się nic nie zmienia. I teraz wlatujemy tu. Jest C. O. Tutaj tego nie ma, czyli jest to połączenie do N-ki. Wodór. Powstaje nam tutaj wiązanie peptydowe. I tutaj CA2COOH. Ok. No i teraz tak. Mamy tu zaznaczyć aminokwas N końcowy. Aminokwas N końcowy jest tutaj, czyli bierzemy to tym. Hop. A C końcowy jest odtąd. Czyli mamy tu. Hop. Dobra. To teraz w drugą stronę musimy to zaznaczyć. Czyli zaczynamy od glicyny. Tu jeszcze woda oczywiście. Wchodzimy w fenyloalaninę. Jesteśmy już tu. Znowu woda. Dobra, jakoś się zmieści. Ok. I znowu zaznaczamy aminokwas N końcowy. Czyli w tym przypadku będzie to tutaj. I aminokwas C końcowy. Mamy tu.
Znowu bym zapomniała oczywiście dodać wodę. Ok, jeszcze nazwij otrzymane dipeptydy. No to tutaj mamy nazwę fenylo-alanylo-glicyna. A tutaj będziemy mieć glicylo, fenylo, alanina. Okay. Nie uciekamy jeszcze. Teraz jakby to było skrótami. To tutaj byłoby phe od fenyloalaniny i gly. Natomiast ten nazwalibyśmy gly phe, czy tam phe. To oczywiście też można napisać w ogóle z małej literki, bo tak wygląda. O. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Zostawcie proszę suba. I no i już.